Jednak tak go wpuściliśmy w nocy. Tam do sypialni, to on czegoś tam nie przyniósł, bo nie, tak się darł. Od razu oczy otworzyłam, żeby zobaczyć, czy w pysku czegoś nie się, ale nie przyniósł. No to jest taki dobry kot. Takie nam prezenty piękne przynosisz. Czasem to po dwa dziennie. Zagryziona, rozwalona. A cudem w nią nie wlazłam wczoraj, bo jej nie chciałam. No. A szłam tędy właśnie wieczorem. O, muszę się rozłączyć. Telefon. Pochwal się, Klaruśka. Jaką torbę dostałaś od babci? Fiu. Tu kieszonka. Tu kieszonka, no właśnie, ekstra. Świetnie, z długo ci będzie bardzo ładnie. No. Nie ma to tamto. Porcel kasą wypchany. Dlatego muszę są największy. Musimy to liczenie jeszcze tej kasy, wiesz, poćwiczyć. Dobrze idzie. Ale i tak ci super idzie. Delikatnie. No, ostrożnie, ostrożnie. Mhm. Pokaż, podejdź do mnie. Coś tam się, wiesz, coś tam pewnie wchodzi. Nie mam radę. A tutaj coś masz? Nie. Zarobisz, to jest torebeczka. Zaraz się pójdę ogarnąć i spadamy na miasto, załatwimy to, załatwić. Na te urodziny. Dzisiaj od razu sobie to wszystko załatwiam. Jak będziemy po chleb, takie już torta skołujemy. Ja wybieram. Tego zasłonicza. O, to jest kajta. A nie zrobimy takiego z pionkami znowu? Nie. Albo z żelkami jakimiś? Nie, 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 nie. A jaki chce? Bo w różnych kartach są tarciki. Jakie? Co? To są fajniejsze tarciki. Ja wiem, ale Klara, uwierz mi, że tego to. Te białe są nudne. Nikt tego torta nie chce tu jeść, jeszcze w taki upał, no, to... Wiesz, co tu będzie w piątek? Ja się nawet zastanawiałam, kiedyś były takie lodowe zimne może. Rolady. Właśnie. Może żeby, zimne. Żeby takie lody im pokroić, no. Na takie plastry. Zamiast tego torta, to by chyba było żeby lepsze. To było prosto z zamrażarki. Tak. I to będzie lepsze niż tort. Takie wiesz, jakie były, no. Jakieś takie klocki lodowe. No ale dzieciakom to będzie smakowało pewnie to bardziej, bo tort no to w taki, no, wiesz, wiem, no. Czy taki upał to... Ale w ogóle pamiętasz, ile torta w zeszłym roku wrzucił? W zeszłym roku to trochę... No wyrzucamy te torty, no. W większości, nikt tego nie chce jeść. No, chyba, chyba, że kupisz takie te galaret, z galaretką lub takie czekoladowe. A, tak, na Matyldy urodziny nie było torta, tylko kupiłam te ciasta z galaretką. To pamiętam, i to było super. Rozeszło się to, no. W mig. Możemy kupić dzisiaj w tych delikatnych. No to było lepsze. Wegetalne. Ale zamiast torta to właśnie taki lód. Prawie każdy z tych tortów tylko wyjada tą lukier, a potem. A połowę torta naprawdę nie przesadzam, jak ląduje w koszu. Jak nie więcej, bo dzieci to biorą, sprawdzą, wyrzucą i. Dwa gryzy zrobią, odstawią. I po robocie. No, a słodycze się najedzą innych. Nikt nie potrzebuje nic słodkiego. Tak, będziemy zająć. Ja dzisiaj jeszcze kończę sprzątanie, ale już jak wrócę. Jeśli chodzi natomiast o obiad, to coś szybkiego trzeba mieć. No to muszę się zaraz do kolegi Karola odezwać. Ja się dzisiaj namalowałam. Bardzo ładnie. Już zaraz to idę. Idę zaraz. Chyba, żeby idę. Wiesz co? A może mamy jakiś taki wór wielki, takiego big baga? No nie mam aż takiego wielkiego. Nawet tych toreb z Ikei nie mam. Gdzieś mi się rozeszły. A nie możesz pożyczyć tego tutaj od kogoś? Czego? Od takiego worka? Nie wiem nawet od kogo, nie? No tutaj ten, co... Ten Karol? Nie. Karol Bogdański? No. No. No może mieć, tylko tam widzę teraz pusto jest u niego. No to może chociaż ci taki pożyczy taki, wiesz, worek, nie? Taki worek to jest w sumie dobra sprawa, no. Bo do busa on wejdzie. Dziewczyny, dajcie nam. No ile można? Odgrzały. Poczekaj chwilę. Ma rację. Rozumiem. Okay. Uważaj, żeby cię nie podrapał. Nie podchodź do psa teraz z tym, no. Dobra? Aha. No jak będzie uciekał, to cię podrapie. Będzie się odpychał od ciebie, wiesz? Nie. Zaraz tego połóż, Klara, Klara, połóż go, bo mama rozmawia. Cicho, ugryź! Jak pies jest w pobliżu, to go nie trzymaj na rączkach, dobra? No, ale ładnie wyglądasz. Fiu, fiu, fiu.
się tam umyję. Zjedliście już te parówy? Tak. Dobrze. Kochanie, nic nie napisałam, bo w tej twojej klasie to się ciężko dogadać z tymi ludźmi. Na zegarek to... to ten. No nie było żadnego tematu składki. Może dlatego, że jeszcze się tak nie wszyscy znają tam. U Matyldy to się już klasa tak zgrała dawno, że... Takie tematy to się organizuje bez słów niemalże. Na zegarek to, wiesz co, już masz kasę, możemy zamówić, nie ma problemu. Teraz? No nie teraz. Ale możemy to zrobić, to miałoby chyba największy sens tego wszystkiego. Tych prezentów i tak dalej. Nie martw się, dobrze? Oto, ważne, że mamy potwierdzonego dmuchańca na jutro. No a ten telefon to nie był na urodziny? No tak, ty już dostałaś telefon na urodziny, ale za te pieniądze, co jeszcze dostała dodatkowo, wiesz, to no, żeby nie bez sensu ich nie wydać, to ewentualnie proponuję kupno zegarka. Albo jakieś modele samochodu. Dmuchańca potwierdziliśmy. Pani powiedziała, że to nie na niej liczy tych 5 godzin, bo to zawsze przyjeżdża wcześniej, wyjeżdża później, także super. I tak było rzeczywiście wcześniej, już jak zamawialiśmy od nich. Może być tak, że on przyjedzie o 9, 10, 13, jeszcze nie wiadomo. Także będzie zabawa od samego rana. Jeszcze przed urodzinami się zacznie. Chcesz to napiszę mamie Lenki, żeby może Lenka wcześniej przyszła? Chcesz? Tak. Tylko to najpierw muszę wiedzieć, o której ten muchaniec będzie. I co jeszcze chciałam powiedzieć? No nic, no. Patrzę sobie na zdjęcia na Facebooku. Jedzie sobie do Molka z pasikiem, Buickami. W stronę Włoch. Wszystkiego. Teraz w ogóle jeszcze, jakby nie to, że potrzebujecie w poniedziałek, to wiesz, inaczej moglibyśmy to rozgrywać. Ale no nie roztroję się. No. Nawet jeszcze moja mama była na przykład, no to jeszcze ona mogła pójść pomóc. Mówię o rozpoczęciu roku. Każdy dobrze, jest... a gdybyśmy mieli jechać na te urodziny, to kiedy byśmy wyjeżdżali? No myślę, że w piątek, nie? Czyli jakbym nawet sam się wyrwał w poniedziałek wieczorem. No to w piątek musisz tu być. I w piątek muszę tu być bez sensu, nie? No nie da się inaczej tego zrobić, to piątek to już jest taki ostatni. A do tego Kaorle to jest tam chyba 1200 km, nie? Nie wiem, babciu. Ja teraz się nie ruszę na pewno, tak wiesz, że no, jutro te urodziny, później poniedziałek to wiadomo. No nie. No. No dobrze, dobrze. Właśnie, dzisiaj to już żyję, wiesz. Wiem. Jeszcze mam roboty kupę w domu, a już muszę pomyśleć o tym jutro, co tu będzie. No. Dobrze, no to uszanowanko.